Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku The Quarry. We can't just sit here. Wracamy do dziewczyn Why w bunkrze. Not? Don't set it safe here. Yeah, I don't want to be waiting around. But that's literally all we need to do. Just wait until morning, right? Fine. But we need protection. Go see what you can find. It's better than just sitting around. No dobra, pytanie tylko, czego będziemy szukać. O kurde, ale cimno jak w tak zwanym dupiu. Nie ma tutaj może jakiejś latarki? Telefony wam się już rozładowały, czy jak? Dobra, tu jest wyjście. O! Papież! Proszę bardzo. Biedaczek, widzisz, co nam zrobili? Jak nas skrzywdzili? On wciąż tam jest, całkiem sam. W każdą pełnię polują na niego uzbrojeni w srebro. Próbują zakończyć klątwę, którą sami na siebie sprowadzili, podpalając mój kram 6 lat temu. Głupie dzieciaki, ale mały Silas, mój wilczek. Trzeba go chronić. Nie wolno ci wstąpić na tę ścieżkę, rozumiesz? Pamiętaj, że cały czas ci pomagam. Swoją drogą, parę kart widzę, że mamy chyba pominiętych niestety. Czekajcie, bo straciłem orientację w terenie. Okej. Okay. Jezus Maria, tutaj nic totalnie nie widzę. Jakaś masakra. Dobra, tu jest jakiś oświetlona część, więc być może tutaj tylko i wyłącznie będą jakieś rzeczy, które moglibyśmy podnieść, znaleźć, wykorzystać. Tak staram się troszeczkę polizać ściany. No ale dobra, tutaj nic nie ma. To idziemy do tej naszej koleżanki. A, no tak, jeszcze mamy tutaj wyjście przecież na górę. Zapomniałem. O, czekajcie, a może teraz właśnie odpalimy światło. I będzie trochę więcej widać. That's why there's no power. Why would somebody do that? What is it? Silver shells. How'd they get down here? The hunter must have dropped them. This is probably how he got upstairs and attacked Caitlin. These fucking guys are everywhere. Mhm. No dobra, czyli mamy znalezione pociski. A czy coś więcej tutaj znajdziemy? Nie no, że brakuje po prostu bezpiecznika. Czyli mam wrażenie, że warto byłoby się rozejrzeć za tym bezpiecznikiem. Wtedy moglibyśmy być może oświetlić tutaj tą piwnicę. Bo jedyna opcja jest chyba w tym momencie taka, że wejdziemy na górę. Co znajdziesz? Oh, drabinę! Checking out this ladder. Tylko uwaga, bo jeden stopień jest zepsuty. Is that a tiny little door up there? Yep. Yeah. We'll open it up. Miałyście zostać w piwnicy. We don't know what's up there. Exactly. Have you not been paying attention, like, at all? Okay, what I mean is, it might be good for us to have an escape route. You know, we don't know what's up there. The lodge, there also could be a way for us to defend ourselves. Okay. Guess that makes sense. Tylko, że wtedy wejdziemy bezpośrednio do budynku, nie? Do którego może się dostać mimo wszystko ten... Brzydal. Uwaga na stopień! Stopień... You all right? Oh, wow. Yeah. Okay. Yeah, that was close. Ścieżka zaktualizowana? W jakim sensie? Myślałem, że to będzie jakiś quick time event, żeby ten stopień jakoś przejść i nie upaść. No i co? Aha, i tyle z dziewczynami. Okej. Okej.
they ain't getting through there in a hurry. Man, this place is huge. Might need to rest a bit. You'll feel better soon. Cool. Dzięki. I'm feeling pretty Ona coś good, o tym wie. Actually. What are you doing? Stop it. Do you smell that? No. Never mind. Let's just find another way down. A way to Chris Hackett. Or just a way out, maybe. I'm done being chased and stabbed. Sure. And another way out. Fine. A ja nic nie chcę mówić, ale jak znajdziemy Chrisa, to może znajdziemy rozwiązanie naszych problemów. W sensie, zabijemy go i będzie z bańki. Czyli rozumiem, że ta karta, którą ostatnio znaleźliśmy, opowiada troszeczkę, jak to wszystko się zaczęło. Czyli... Jakieś dzieciaki spaliły... kapliczkę. Dzieciaki Hacketów... Dzieciaki spaliły kapliczkę jakieś możliwe, że no nie wiem, jakąś kapliczkę albo jakieś wiedźmy kapliczkę, no i zostały przeklęte chyba. Tak to można sobie na ten moment wyobrażać i wytłumaczyć, jak to do tego wszystkiego doszło i jak się to się wszystko rozpoczęło, cała klątwa z wilkołactwem, bo to mnie najbardziej zastanawia. No ale pytanie, czy będzie jakkolwiek to wytłumaczone faktycznie. Ktoś nam opowie jakąś historię, bo co... Przepraszam. Oho. Watch your step. Yep. Dobra. Przejdziemy tędy? Nie. Yeah. Unfortunately no. Oh shit. What is that? Ja bym nie podchodził. I think we found Chris Hackett. Son of a bitch. Ryan. Nie wpadli się na pomysł, żeby się cofnąć, co? Fuck. Dobra, teraz pytanie. To był ten Chris, tak? A to jest... Tak, to jest Laura. Nie zdążyłeś jej dźgnąć, prawda? O, fuck, dobrze. No, w sumie trochę tak. So, what now? Everyone's back to normal?
You think this is over? This isn't over. Ale dlaczego? Przecież Chris Hackett zginął. I don't understand. Chris is dead. Huh. Well, Chris wasn't the first. That's not possible. Caleb. Kaylee. The girl you killed? Her brother. What? Caleb bit Chris and Kaylee. Chris was just trying to protect him. He was a good man, my brother. Well, then who bit Caleb? Silas. We've been tracking him for years. He's a gypsy, transient. He'd been long gone from the area, but we hoped he'd come back so we could end this. Anyway, there's sightings up and down the coast. A feral albino child. Giant white wolf. White wolf. Silas. What? What'd you say? Where? Where'd you see it? Hey, let him go! At the cabins earlier tonight. Okay. Okay. Okay, it makes sense. It all makes sense. He must have been back for months, and he's what ran you off the road 2 months ago. Help me. Help me. We can still save Caleb. We can still save what's left of my family. We can help those who are still alive. Podejrzliwie niż złośliwie bardziej. I'm not asking you to trust me. I'm telling you we can end this. We kill Silas, everyone gets better. Everyone who's still alive anyway. Okay, okay, so where would we even find him? I know exactly where to find him. Okay, let's go. Okay. Hey! This doesn't mean I forgive you for what you did to me. I understand. Ja nic nie chcę mówić, ale ogólnie po zamianie w wilkołaka... Can someone please get me some fucking clothes? No właśnie, ona powinna nie mieć żadnych ubrań. Znaczy, nie mówię tego z nadzieją i z rozczarowaniem, ale... Z tego, co się orientuję, to Maxowi podrzucał... You had your chance to wipe out that wretched family and you failed. O, czyżbyś miała na pięku z tą rodziną? Doesn't matter. There's still time. We can still come out on top. Past is the past. Let's just look to the future. Ta babka jest stronnicza. Być może to nie jest problem rodziny, tylko the sun, the vitality of a new day. Kogoś, kto ją przeklął. There's still time to wake up to the warmth of a night survived. Your choices, your actions, your very life hangs in the balance. It's up to you to find your path in the darkness and see the sun rise once again. The Hierophant. Where did you find this? Zdziwiona? Where did you find it? This shouldn't be here. He's been through enough pain. No, no, no. My poor boy. You see what they did to us? Eliza, 6 lat temu, Hackers Quarry? No. Oh. Oh. What have they done? What have they done? Co tu się odwaliło?
Silas i Eliza. Silas the dog boy. Oh no. Silas, my boy. Oh. Ah. Oh. Dobra, czyli... To był jakiś obwoźny cyrk, kram, jakieś wróżbiarstwo? Ale dupnie. Pewnie za to wszystko obwinia haketów. Co było napisane? Mommy's coming, Silas. Mommy's coming, Silas! 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 Okej, no i widzicie, chciałem się troszeczkę dowiedzieć na temat tej początku tej historii. Trochę historii jest. The Tower. I dlatego te karty są takie lekko podpalone, jak my je znajdujemy. No, no, no. My poor boy. You see what they did to us? How they hurt us. Te napisy coś się dupcą. All alone. Each full moon they hunt him, armed with silver, trying to put an end to a curse they inflicted upon themselves when they set my show ablaze 6 years ago. Stupid children. Little Silas. My little white wolf. He must be protected. You must not follow this path. Do you understand? Remember how I've helped you all this time? Dobra, dobra, tam na tyle pomagasz, co nic. Remember how much I've done for you. Oh shit, oh shit. No i teraz pytanie, czy będziemy zabijać Silasa, czy nie? Sklep stacjonarny. Rozdział 10. Brzmi jak, kurde, ostatni rozdział. No i teraz tak, faktycznie Max został ugryziony przez Chrisa Hacketa, więc jeśli Chris zginął, to Max już z tej klątwy się wyzbył, nie? Where the hell am I? Oh, yeah. Na wyspie, nie? Bo tam go Laura zostawiła.
Okay. Where the hell are my clothes? O, no, jakby ci to powiedzieć, chyba ktoś je zabrał. You gotta be kidding me. Co? Został strój kąpielowy? Okej. Gotta find Laura. Nie, ale damskie ciuszki. O, jak pięknie wygląda. Dobra, musimy znaleźć Laurę. Ale Laura jest daleko stąd. Co to? Zapalniczki. No, a ten policjant Travis na samym początku sprawiał wrażenie takiego mega podejrzanego, a teraz w zasadzie jest chyba no najbardziej w porządku gościem, który chce to rozwiązać wszystko, chce to wszystko naprawić i nikogo nie chce skrzywdzić, tak? Taki specjalny zabieg zrobili, że on gra takiego skurczybąka. A tak naprawdę jest całkiem niezłym gościem. Więc jak nam mówił, że mamy jechać do motelu, to mogliśmy jechać do tego zarąbanego motelu. Okej, okay, mamy czapkę. No, elegancja Francja, kurde, wyglądamy świetnie. Przykusa bluza, leginsy. Git. Dobra, jest pełnia. I teraz pytanie, jak wydostaniemy się z tej wyspy? No bo w zasadzie już wilkołakiem nie jest. Więc można by było spróbować się z niej wydostać. Tylko pytanie, no właśnie, wpław, bo nie ma tutaj żadnej łódki. Ja bym najpierw spróbował, czy go woda nie parzy. Płyń do brzegu, zostań. Czekajcie, ile mamy wilkołaków jeszcze? Bo mamy jeszcze chyba Nika, nie? A Nika kto ugryzł? A, czekajcie. Nika kto ugryzł? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. To już było, kurde, mega dawno. No ale dobra, spróbujmy płynąć do brzegu, no. Ale nie parzy go. Czyli tyle dobrze. Jedyny chyba teraz wilkołak, jaki grasuje, to pewnie ten Silas i Caleb. Nik. Kurde, nie, w sumie tego Nika to użarł chyba Caleb. Oh fuck. Okej, dobra. Fuck. Max zginął. Czy chcesz spróbować go ocalić? Pozostała ci następująca liczba żyć. O! Tak to działa? No dobra. Czekajcie, spróbujemy. Wykorzystaj życie. Ej, śmieszny motyw. Czyli maksymalnie 3 razy możemy cofnąć taśmę. No, tutaj to wszystko się właśnie opiera na tych taśmach. 3 razy możemy cofnąć taśmę, jeśli ktoś zginie. Czyli dobrze wiedzieć, że do tej pory podejmowaliśmy jakieś tam decyzje, które no nie doprowadziły do śmierci nikogo. Czyli te wszystkie wilkołaki i ewentualnie postronne osoby, jak na przykład ta babeczka u haketów, no to oni mogli umrzeć, tak? Dzieciaki chyba muszą przeżyć, a przynajmniej takie jest założenie. No to czyli grasuje tutaj Caleb chyba. To nie był chyba Silas. Dobra, to zostańmy. Może zostańmy przynajmniej do świtu. To będzie bezpieczniejsze.
Caitlin. The table, help me. Powiem szczerze, że tego Nika to ja już prawie w ogóle nie pamiętam, jak on wygląda. Just like the cartoons. It's been off and on all night. Gives us a little time. Strasznie dawno nie mieliśmy z nim kontaktu. They don't like water, remember? Right. Oh, we should have just been swimming in the lake all night. A nie, zaraz, to ten on Emmy. And die of hypothermia? No. All right, well, we're good now. Night's not over yet. These fuckers know we're in here, and they're coming back first chance they get. Great news. Okay. All right. We gotta get a vantage point. No dobra. Czyli tak, tędy przyszliśmy, tak? Rozumiem. Rozumiem, że mogę się najpierw rozejrzeć po okolicy. Przy okazji Emmę bardzo możliwe, że spotkamy, bo Emma przecież wyszła włazem. Co tu mamy? Emma wyszła włazem. Okej, nie ma tutaj nic. A, bo to jest ten plecaczek Emmy, dobra. No i mieliśmy nadzieję, że znajdziemy tam coś, co mogłoby nam się przydać. Jeśli był pusty, a mogliśmy zajrzeć, to pewnie mogło tam coś być. Dobra, tu nic, tu nie możemy otworzyć tych drzwi. Czemu oni nie mają latarek ze sobą? Dobra, na górę na razie nie włazimy. Sprawdzimy parter. Sprawdźmy parter. Dobra, stoły. Jeszcze tutaj chyba są jakieś drzwi. Nie wiem, czy tu mogę wejść. A, tu nie jest zamknięte. Tu nie jest zamknięte. Znajdziemy tu coś? Może jakąś kartę? Chociaż nie wiem, czy ta babka już nam będzie chciała pomagać. Swoją drogą właśnie. Nie mieliśmy opcji spojrzeć w tą taką przyszłość. Ostatnim razem, jak daliśmy jej te dwie karty. No. God damn it. A? Co to? Dobra, zamykamy, tak? O, dobrze. Bardzo dobrze. Nie ma wchodzenia. Jakby co, to będzie wybijana szyba, będziemy to słyszeć. Oczywiście, jeśli mówimy o tych wilkołakach. No bo został, jak mówię, Caleb i Silas. Caleb, Silas. No i w zasadzie wydaje mi się, że również Nick. No, jeśli został, jeśli dobrze faktycznie pamiętam, że został ugryziony przez Caleba, to Nick też powinien jeszcze być w formie wilkołaka. Znajdziemy, nie. Tu jest chyba wyjście na zewnątrz, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu nie wejdziemy. Tu zamknięte. No strasznie duże przeszklone te szyby są. To jest takie troszeczkę, wiecie... Problem... Aha, tu jest zablokowane wejście, tak? Dobrze widzę? Schody są zepsute. Znaczy zepsute. Zawalone. O, może tak. No to może i dobrze. Chociaż te wilkołaki raczej potrafią sobie radzić z wysokimi przeszkodami. Tędy. Czyli zamknęliśmy okno. No, jesteśmy troszeczkę pewniejsi, że przynajmniej przez to okno nie wejdzie. Też nie za bardzo się orientuję, gdzie tak naprawdę powinienem...
No dobra, spróbujmy to. Co to jest? A! Nice to put a name to a big mean face. So what, you're like Mr. H's brother, I guess? Who? Bobby. The big dude from earlier, when you and Ryan went to the radio hut. Mr. H's brother, I guess? Right, right. Dobra, czyli to mamy. Mamy kolejne schody na górę. Tutaj coś znajdziemy. Jeez, MC really struggling if they're begging for a dollar. Chris Hackett prosi rodziców obozowiczów o datki na pomoc w renowacji głównego budynku. Czy nie od tego są opłaty za udział? Na co on może wydawać te pieniądze? Może nie wystarcza. Może nie wystarcza. Ok, i teraz tak, mamy jeszcze tutaj opcję pójść na górę. Czyli można powiedzieć, że coś w rodzaju strychu. Albo możemy pójść na drugą stronę tam. O, tam. Może tam coś znajdziemy też. Ale dobra, słuchajcie, z racji tego, że mamy tutaj taką opcję właśnie swobodnego poruszania się i możemy w tym miejscu sobie swobodnie skończyć bez jakiegoś cięcia takiego growego, ściemnienia ekranu, to ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Mam wrażenie, że powoli zbliżamy się do końca. Także nie może was zabraknąć, być może na finale jutro. Zobaczymy. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.